Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. No właśnie, czyli jest to dbanie o swój komfort chyba, tak najbardziej to można podsumować, że jest to takie dbanie o to, żeby było nam dobrze i przytulnie, prawda? No nie jest... Przytulność to jest tak, takie słowo. Tak, to nie jest koncept zupełnie nowy, dlatego że przecież już w XIX wieku w kontekście takiej kultury mieszczańskiej mówiono o Gemütlichkeit. Czyli właśnie przytulności, że tam, gdzie kultura mieszczańska w Niemczech, Austrii była bardzo rozwinięta, tam właśnie starano się, żeby wszystko było takie dość konwencjonalne, ładne, przyjemne, niezbyt wymagające, nie wystawiające na jakieś nadmierne konfrontacje ze światem, że właśnie taki komfort domowych pieleszy. Część z tego przeniknęła do kultury polskiej tak naprawdę i dzisiaj oceniamy to nawet czasami jako elementy polskiej tradycji, czyli w tradycji ludowej, czyli wyszywane makatki, jelenie na rykowisku, czyli wszystko to, co zaczęło się podobać na powojennej wsi polskiej, to właśnie jest częścią tej XIX-wiecznej przytulności, czyli jakby to uprzytulnianie też trafiło koniec końców pod polskie strzechy. No ale Hygge myślę, że jest troszeczkę bardziej, jest bardziej przemyślany. Jest bardziej przemyślane i też na pewno różnica jest taka, że unika kiczu. Gemütlichkeit jest bardzo ściśle związane z kiczem, po prostu ma być śliczniutkie. Ma być śliczniutkie, stąd ten jeleń, aniołeczki rumiane, prawda, jakieś serweteczki, prawda? Ozdóbki. Tak, ozdóbki, dużo małych jakichś dekoracji, tkaniny, ornamenciki. Była kiedyś wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie o sztuce epoki Biedermajeru i tam właśnie bardzo, bardzo dużo było takich przytulnych, krzepiących właśnie elementów dekoracyjnych. Jest to bliskie takim różnym krzepiącym filozofiom. Trochę kojarzy mi się to z karierą tego słynnego plakatu brytyjskiego z czasów II wojny światowej Keep Calm and Carry On, który tak naprawdę przez długi czas był zapomniany. I on zaczął się cieszyć jakimś swoim drugim życiem właśnie w designie ostatnich dekad i też zaczął być postrzegany jako wyraz jakiegoś brytyjskiego ducha narodowego, prawda, że jest to taki stoicyzm i spokój ducha pomimo okoliczności. No natomiast jakby on może nie był nie był wyciągany świadomie na jakieś sztandary, tylko właśnie stało się tak dopiero później, że zaczął się cieszyć drugim życiem właśnie jako trochę taka tradycja wynaleziona, o której mówiłam. Tyle tylko, że z tradycjami wynalezionymi jest tak, że one trafiają do ludzi i zaczynają być tradycjami prawdziwymi. Trochę tak jak powiedzmy z jedzeniem karpia, które rozpowszechniło się pomimo tego, że na staropolskich stołach na Wigilię czasami jadano karpie, to nie był to nie była to ryba obowiązkowa i dopiero w Polsce powojennej tak się stało. A teraz jakoś przyjęło się, że niezależnie od regionu jednak ten karp się pojawia i tak samo w ciekawych badaniach dotyczących tradycji ślubnych i weselnych w Polsce, na przykład w tej chwili młodsze pokolenia uważają, że polską tradycją jest odprowadzanie panny młodej przez ojca do ołtarza, pomimo tego, że jest to przecież coś podpatrzonego w amerykańskich filmach, no, prawda? No właśnie, natomiast już zakodowało się to wśród tych pokoleń, które teraz zamierzają brać śluby, jako polski obyczaj. Nowa myśl na dziś czeka na ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.